Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do niepodległościowego apelu pamięci przed dębem wolności w Ostrowi Mazowieckiej, aby czcić wszystkich rodaków, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dochowanej naszych walecznych przodków. W setną rocznicę odzyskania niepodległości przywołujemy pamięć uczestników powstań narodowych, twórców II Rzeczypospolitej i obrońców. Wspominamy również żołnierzy z pól bitewnych wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów polskiego państwa podziemnego i powojennego podziemia niepodległościowego oraz działaczy opozycji demokratycznej. Wzywam wszystkich rodaków, którzy spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny, składając na jej ołtarzu największy dar – swoje życie, a ich mogiły rozsiane po całej Polsce i świecie są świadectwem dziedzictwa polskiej tradycji niepodległościowej oraz naszej pamięci i tożsamości. Stańcie do apelu! Broń! Drugi szereg. Lok na wprost. Marsz! Poszło! Na lewo! Patrz! Stroi wyborów i władzy oddział w Ostrowie Mazowieckim. Kwiaty składają przedstawiciele Nadleśnictwa Ostrów Mazowieckich. Składają przedstawiciele Rady Rycerzy Kolumba imienia rotmistrza Witolda Pileckiego, działająca przy parafii pod wezwaniem Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ostrowie Mazowieckiej.